No i kolejny z Polaków, bo czas teraz na Stefana Hulę. Tak jest, już dawno temu, w 2009 roku, ustanowił swój rekord życiowy 205 metrów w planicy. Tu jeśli trafi na dobre wyjście z progu i na dobre podmuchy wiatru, a takowych należy się spodziewać, to może poszybować bardzo, bardzo, bardzo daleko. No zaraz zobaczymy po reakcji reprezentanta Polski, czy jest zadowolony z tej odległości, czy też mógł coś więcej wycisnąć. Staje się, że na tem taka sama odległość, co przed momentem Macieja Kota, też 192,5 metra. Ale oczywiście styl lepszy. No, i jest miejsce siódme. Czyli kwalifikacja jest do drugiej serii. Tylko trzy punkty.